Edyta biegnie po dyrektora. Chce, żeby zobaczył Grześka odurzonego gazem rozweselającym i ponownie wezwał do szkoły ich matkę. Panie dyrektorze, bo Grzesiek się jakoś dziwnie zachowuje. To ja znaczy? Chyba palił marihuanę. Co ty opowiadasz? Grzesiek, co to ma znaczyć? Dyrektor. Chłopaki, czemu jest? No mówcie natychmiast. Edyta twierdzi, że palił marihuanę, to prawda? Edyta, co ty pieprzysz? Wyrażaj się. Przepraszam, proszę pana, ale on żadnej marihuany nie palił. Wziął tylko troszkę gazu rozweselającego, ale zaraz mu przejdzie, prawda? Tak, już. Grzesiek. Tak, ale panie dyrektorze, tak jak się umawialiśmy, ja mam dla pana recenzję filmu. Tak jak obiecałem, proszę bardzo. Mój cały kunszt pisarski znajduje się w tym dziele. Co to ma być? Jak to są? No, recenzja mojego ulubionego filmu, tak? Grzegorz Chojnowski, trzecia B. Mój ulubiony film to Obcy na Pasie 2. Pasażer statku kosmicznego w wyniku katastrofy... Co? Podczas... Napalonych kosmitów? Uważasz, że to jest zabawne? Ale to nie tak miało być, panie dyrektorze. Ja nie wiem, o co chodzi. Posłuchaj mnie. Myślałem, że zmądrzałeś, ale widzę, że nic z tego. Na najbliższej Radzie Pedagogicznej będę wnioskował o usunięcie cię ze szkoły. Nie, panie dyrektorze, nie, proszę, ale po co takie radykalne kroki? No błagam, panie dyrektorze, proszę, tylko nie ze szkoły. Grzesiek. Proszę, poprawię się, przepraszam. Jesteś niepoważny. Ale panie dyrektorze, od tego losy firmy zależą, błagam pana, no. Co ty odwaliłaś? Co ty zrobiłaś? Właśnie wkopałaś mnie przed tyrem. No sorry. Jakie sorry? Ale dlaczego? No przecież to mnie się należy firma mamy, a nie tobie. Tobie się należy? Ja pracuję dużo, a nie ty. Ale to ja jestem starszy, ty jesteś normalna. Ale masz na wszystko wywalony, nie mam w ogóle takiej opcji.